Siema mordeczki, zapraszam na 46. materiał z Assassin's Creed Odyssey. Tak jak wspomniałem w poprzednim materiale, będziemy tutaj wykonywać pozostałą część tej wyspy. Mamy tutaj za zadanie śmierć i zniszczenie. Jest to zadanie chyba fabularne, z tego co pamiętam. Tak, tutaj mamy trzy zadania. Jeśli chodzi o poziom najemnika, to jesteśmy już na czwartym poziomie. Patrzcie, nawet mamy tutaj postać już z pierwszego stopnia odblokowaną. Czyli jak zdobędziemy 50. poziom, to już mocniejszych chyba tych najemników nie będzie. Nie wiem, jak to jest to rozwiązane. Tutaj mamy, to na razie nie będziemy ulepszać. Zdolności mamy 5 punktów, to sobie na razie zbieram, żeby móc ulepszyć włócznie na 5. poziom. Tylko potrzebuję, czekajcie, to mamy zadania. Mamy 5 na 9, czyli 4 muszę odblokować tych czcicieli. Raz, dwa, trzy. W sumie mamy 4. Jakby to zrobił, to byśmy mogli pchnąć te umiejętności na wyższy poziom. To by nam trochę ułatwiło sprawę. Szybkie skrytobójstwo. Małe obrażenia zadaje strasznie. To potrzebujemy 5. poziomu. Oho, mistrzostwo skradania się. Weźmy to chyba. A tutaj też musimy to przypisywać. Mamy mistrzostwo skradania. Dobra, jeśli chodzi o ekwipunek, to tutaj nic chyba nie założymy. Oho, ho. Ale to słabe. Dobra. Rusz. Śmierć i zniszczenie. Robimy to zadanie w tym momencie. Tutaj cały czas coś tam. A tutaj jest, dobra. Cholera, nie mogę trafić. Cały czas zbieramy oczywiście surowce, bo to jest konieczne, żeby móc sobie ulepszyć statek na maksymalny poziom. Nie wiem, czy jest związany z tym jakiś achievement. Wiecie co, może tutaj to zrobimy? Albo nie, zróbmy na razie zadania, bo się okaże, że zadanie będzie nas tutaj kierować do tego pytajnika. I będę musiał dwa razy. Wiecie co, dobra, ja chyba wyjdę na górę. Dobra, tutaj sobie puścimy nas Ikarosa. Ale czekajcie, tutaj mamy. No ładnie, 15 skór. No ma. No dobra, tutaj mamy jeszcze sporo też do roboty. Ale na razie robimy zadanie. Później zobaczymy, co dalej. Bo mi to znalazło. Dobra, zeskoczmy tu na dół. Ale tu jest pięknie, ja cię pierdzielę. Znajdź zabójców i zlikwiduj ich. Aha, widzicie. O, orikulkum. Samorodek. Extra careful in this area. Extra careful. Extra careful. Gdzie są, bo czekajcie, bo tu mamy już przeciwników. A
ten jest tutaj, ten jest tutaj. Mam skradanie na tym najwyższym poziomie, mam nadzieję, że troszeczkę pomoże. Bo z tym skradaniem jest, powiem wam, średnio w tej grze, w sensie, no... Nie najlepiej mi to wychodzi. No patrzcie, zobaczyli mnie pomimo tego, że byłem... za skołami, nie? Bez sensu to jest. To pozbierać, a widzicie, to jest chyba albo zbugowane coś, ale tego się nie da zebrać, no mniejsza z tym. Czekajcie, bo mamy chyba w sumie dwie ścieżki teraz. Tu jedna jest na górę. I tu jeszcze mamy drugą. To jest pytanie, która jest właściwa, która poboczna. Aha, to jest chyba główna. Tutaj prawdopodobnie znajdziemy skarb. Czy to jest... Aha, czekajcie, bo to jest chyba wyjście, tak? Moment, czy ja tutaj przyszedłem tędy? Bo to jest w sumie ważne. Nie, tutaj nie byłem. Nie, no czekajcie, bo to jest... Nie, to jest wyjście z jaskini, są dobra. A tutaj jeszcze mamy drugą ścieżkę. Ohoho. Dlaczego tam nie chcesz na dół zeskoczyć? Chłopie, skacz na dół. Patrz, nie da się tego zebrać. A pięknie. Ori kulkum. No tak łażę, zbieram wszystko, w sumie to niepotrzebnie. Znaczy szukam tych, wiecie, tych znajdziek. Chyba, że to jest druga ścieżka do tej lokacji. Mam, że się kompletnie zgubiłem teraz. Znaczy drogę powrotną to znam, bo wystarczy się wrócić, ale... Nie wiem, gdzie nas ta ścieżka zaprowadzi. Czyli tutaj de facto nic nie zrobimy. Okej. Okej, czyli musimy się wrócić. O nic, trochę niepotrzebnie tu przyszedłem. Zaraz się z nimi rozprawimy. Są na górze, ale dobra, już nie będę tego zbierał, nie chcę mi się tam wchodzić. No ma i teraz tutaj w prawo. No nie, czyli tak w każdym razie chodzi o te cele lokacji, to tutaj musimy znaleźć jeszcze skarb i ostrakon.
stamped with the seal of Paros. The letter. Some kind of code. Tutaj mamy to. No, wreszcie. Zębaty łuk na 37 poziomie. Ej. Lokacja ukończona, świetnie. Dobra. Czekajcie, zobaczmy ten łuk jeszcze na 37 poziomie, może coś fajnego. O kurczę, nam się tu zmniejszają obrażenia wojownika. Aj, szkoda, zwykłe strzały stają się zatrutymi strzałami. O kurczę, pieczone. Aha, właśnie, ja w ogóle mogę strzały chyba sobie zmieniać, tak? Czego mam to zablokowane? Włącz automatyczne wytwarzanie. Nie, automatyczne może nie. Łuk słabe niestety, znaczy... Niech to na razie zostanie. Tutaj mamy ten punkt synchroniczny. Dobra, zróbmy cięcie. Musimy jeszcze wrócić do matki naszej, ale zanim to zrobimy, to jeszcze... może trochę tych rzeczy posprzedajemy, nie? 520. To jest to samo? A, do wszystkich obrażeń. Lepsze. 23 tysiące mamy. To sobie po jednej rzeczy zostawię. O, ale tu mamy wojownika, a tu mamy łowcy. Obrażeń zadawanych mieczem i sztyletem. ...26 tysięcy. Prawie 27. Dobra. Pa, pa. Śmierdzi zniszczenie. Pierwsze zadanie wykonane. Nie wiem, czy tędy będzie szybciej, czy nie. Czy jakiś... Jeden diabeł chyba. Cold soldiers were paid with drachmi from Paros. Well, I could hardly ask for clearer proof. This will settle some scores. Take this to the Merchants Guild. Tell them it's the proof I promised. And tell them they can keep the coins. Of course. There was also this. I assume it's their orders. I recognize this. It's an old dialect. The cult must use it to communicate with one another. You can read it? This money isn't from Silanos. It's from someone in Sparta. That's not possible. I can translate it for you, but these orders come from a Spartan king. The Spartan nobility has always resisted the cult. The cult is like water. Any crack in the stone and they'll get in. Sparta stands against corruption. Sparta has changed since we were there. Corruption spreads everywhere, as Aspasia says, even to Sparta. They want to instill discipline across the Greek world while they rot from within. They're focused on the wrong enemy. I am still Spartan, and so are you. Are you really? I have responsibilities here. Paros needs to be stopped. But then... Yes, I will go back. Pancerz zabójcy czcicieli. To mamy nowy trop. Atak czcicieli na Nakos. Czciciele kosmosu odkryto wszystkie tropy? O, moment. A, tutaj nam się pojawił ktoś. We will destroy your statues. We will burn down your temples, if that's what it takes to rid the world of rodents like you. Dobra, zobaczmy ten pancerz jeszcze na 37 poziomie, niestety jest słaby.
Szkoda, że tych tabliczek nie możemy sobie jakoś zdobywać inaczej. Czego tu mamy jeszcze? Aha, tu się pojawiło coś. Dobra. Dobra, moi drodzy, ruszamy dalej z kolejnymi zadaniami. Tutaj mamy wątpliwa sztuka. Takie zadanie. Artist work is everywhere. Their dislike is as clear as water. Answer with a weapon. Then there will be no back talk. You have to think before you act. This is politics. However tempting it is to act on instinct. This rebel obviously wants attention. Someone should give it to them. I had a similar thought. And I think that someone could be you. Tell me where they are and I'll put an end to this. See the pigment of the paint. It's a rare color, and I only know one artist who chooses to use it. Last I heard, he lives in a cave at the Rutsuna waterfall. Is the rest of this art as subtle? More of the same. Death threats. The dust in Naxos must settle, or Finikas will be killed and replaced as Archon. Zapalaj na niego. We cannot answer their threats with violence of our own. That will add more fuel to the fire. If that's what you want. It is what she wants. Finikas wants to fight for the people, not against them. Just stop them making any more art. If you consider this art. Wątpliwa sztuka. This came from whatever wrote this message. I'll take it to the art merchant. Cholera. Ja mam, że dostanę chyba po dupie. A, życia nie mam, cholera, ja pierdziel. Ej, tam kolejny przyszedł, cholera, ćwok. No nie. No kurwa, z dwoma nie będę walczył, no ja pierdzielę. Aha, jeszcze desynchronizacja. Strasznie to jest irytujące, jak coś robimy, a nagle kurwa przychodzi ten pieprzony. Jak on się nazywał, najemnik i nas atakuje. This came from whatever wrote this message. I'll take it to the art merchant. Czekajcie, bo wątpliwa sztuka, śledzę zadanie. Dobra. Czego mogę się z tego dowiedzieć? Ale czekajcie, bo tutaj nic więcej nie ma. A tutaj jeszcze mamy. This color looks strange. I should ask the art merchant where the artist could have got it. Szkuźwa, jego mać. Spieprzaj stąd. My mamy niby 39 poziom, ale zwróćcie uwagę, że mamy sprzęt na 35, 6 poziomie. Więc różnica jest duża. Czekajcie, gdzie to zadanie jest? Jaskiniowy pogromca, zgłosi... Aha, to wiem. Tutaj mamy ukończyć wszystkie cele w warowni, cele w domach. Tutaj mamy to zadanie poboczne. Na 40 poziomie.
Cholera jasna. Wiem, że mogę spłacić. Some hair stuck in the paint. Maybe from the brush the artist used. I better ask Agilos. I have some things to ask you. Go on. It's the slow season. This pigment is only used in the graffiti. Has anyone been buying this from you? I do remember a man asking about this color now that you mention it. Just him? Yes, from what I remember. I didn't have any when he asked. He seemed impatient and asked if anyone else sold it. I found these rock fragments near the graffiti. Do you recognize them? That, my friend, is emery. Used for various artistic endeavors. Won't give the pottery as good of a shine in that state, though. Emery? The rock? Is it found on Naxos? It's mined from the Rotsuna waterfall. I found this hair stuck in the paint of the graffiti. Does it mean anything to you? Many artists here on Naxos use wild animal hairs to form the bristles of their paintbrushes. What animal is this hair from? It's too long to be a deer. I've heard that some thrill seekers like to get hairs from the bears that live on the island. They're mad if you ask me, but artists are an unusual sort. Thank you. Rosso. A, takie zadanie widzicie. O, artysta tworzy swoją sztukę gdzieś na Naxos. Jaskinia znajduje się na południowy wschód od lasu. A, czyli tutaj mamy iść, matko. No, czyli tutaj de facto nie wiem, czy będziemy zwiedzać te same tereny, które już zwiedzałem wcześniej. ...160 metrów. Tego obozu nie ma na mapie, wiecie? Nie mówcie, że to będzie ta jaskinia, w której już byłem. There's that artist. Found you. Słabo. Tak, to już w tej jaskini byłem, widzicie? Czekacie, tak, aha, bo tu mamy przejście. Tego przejścia chyba wcześniej nie zauważyłem. O, tutaj widzicie, coś mamy. A tam nie byłem chyba. Chyba, że na potrzeby zadania się ta szlina tutaj utworzyła. Słuchajcie, artysty, rozwiąż problem. Coś było. A jest, artysta. There you are. I've been looking for you. Who's I? Finica sent me to find and stop the artist. You? You're here to kill me. That's up to you. Please, Mistios. Finicas is a great leader. Tell her I said that. And just a hand, not a mind. Dlaczego zostawiasz wiadomość, w której sam się nie wierzysz? You're a godless sheep. You write what you don't believe. I didn't know it would go this far. Tell me why you did it. I was commissioned. A contract from soldiers. They have power. You try to find people like that. I would. I'm not spineless. Mistios, I'm a poor artist. The Archon promised Rachmi I've never dreamed of. And look where it got you.
I'll stop now, I promise. Not another word. If you don't, you'll make an easy kill. No more graffiti, I promise. Here, my contract. See for yourself. We're finished here. You won't hear from me again. O kurczę, drachm. Myślałem, że jeszcze będę musiał zleceniodawcę załatwić. Dobra, mamy trochę czasu jeszcze. Nie wiem, czy jakaś misja się pojawiła na tym. Na mapie, nie widzę nic. Kłopoty w kamieniołomach. Nie wiem, czy to zrobimy, czy nie. Wiecie co, na razie pójdziemy tutaj porobić te pytajniki. Raz, dwa, trzy. Tutaj mamy warownię. No, także chyba... Czasu mamy nie za dużo. Chciałbym to wszystko zrobić. Gra jest strasznie rozbudowana, no to już mówiłem nie raz. Świat jest ogromny. Jest tutaj naprawdę co robić. A korci człowieka, żeby to wszystko zaliczyć, nie? Weźmy konika, będzie szybciej. O, ten koń się chyba nie kwapi, żeby do nas biec. Wiem, że biegnę, ale on powinien chyba szybciej trochę biec. Spoko, pozbieramy trochę surowców. Statek musi być ulepszony. Licha obrona. Zwróćcie uwagę, że poziom tego nam się zwiększył. Jak mnie zobaczy czegoś. O, jakie ta gra jest chora. Aha, to gość jest. Drachmy się przydają, dobra. Zapraszam państwa. Plagi, rekiny, inne rozrywki. Dobra, to się zostawmy na razie. Tych zadań z tablic na razie nie pobieram, bo to są takie zapchaj dziury. A tutaj to jest dobra. Zaraz sobie zanurkujemy. Lubię te podwodne lokacje. Co tam mi pokazuje? A znajdź uwolni Eneusza. Kłopoty w kamieniołomach. Dobra. Nie mówcie, że ten świat w tej grze nie jest piękny, podwodny oczywiście. Znaczy, cały jest piękny, ale podwodny też jest kapitalny. Coś wspaniałego, naprawdę. O, mamy samorodek. Świetnie.
Znaczy, nie wiem do czego te samolotki jeszcze służą. Aha, wiem, chyba możemy kupować legendarne przedmioty. Tutaj mamy coś. Plaża piratów. Best stay out of sight. Aj, kurwa, to był kapitan. Co, musimy sobie tą włócznię ulepszyć, to nam, wiecie, pomoże bardzo. Bo będziemy mieli umiejętności na trzecim poziomie. Zaraz może coś zapolujemy. Tym bardziej, że ja tutaj dużo nie potrzebuję, chyba tylko czterech jeszcze tych czcicieli do zabicia mamy. 38 poziom, a to też jest słabe. Tutaj mamy na 38 coś. Obrażenia asasyna się nam zmniejszają. No nic, dobra. O! Na 39. Co to na statku się tutaj coś pojawiło? Aha, nowy grawerunek. To chyba nie wiecie, co nie ma znaczenia. Co tu wybieramy? Dobra. Aha, bo mam tą umiejętność przypisaną na dwóch tych paskach. By trzeba to zmienić. Niby tak, powiem wam, wykrywa ten tryb wykrywania, ale... Słyszymy tylko dźwięk, ale średnio nam to pokazuje, gdzie to jest, nie? Oh shit. Jakaś kuźwa napierdalanka jest. Dobra, tylko tak, czy tutaj się dam radę schować? No właśnie, chyba nie. Tutaj jestem wykrywany. Ajajaj, wróć. Podejdzie, bo mi się tam fanty wydropią.
No i takie lokacje to ja rozumiem. A nie, to chciałem wziąć. Ale dobra, to tylko nam zużywa jeden pasek i tak. Skóra 32 sztuki. Ciała się aż... Dowody. Okej, mamy wszystko. Punkt synchroniczny nam został i możemy tą mapę opuścić. Zobaczmy, gdzie tutaj... Aha, no dobra, to pamiętam te zadania. Od Ksenii, tej piratki. Tutaj mamy Asterion. Gdzie co to byśmy sobie zrobili? Może na tą wyspę pójdziemy w następnym odcinku, żeby sobie to zrobić, wiecie, bo to jest potrzebne. O tak, poza tym tutaj widzę wszystkie te tereny. Rycerz zlecenie. Gdzie są pozostałe te czciciele? A, pamiętam, no tu jeszcze mamy misję. Dobra, ale w tym odcinku rzeczy chyba tego nie zrobimy. Mamy raz, dwa, a powinien mieć cztery. Kurde, ślepy jestem, nie widzę ich. Dobra, mniejsza z tym. Odblokujmy sobie tutaj szybką podróż. Czy ten punkt tutaj. W sumie można by jeszcze jakieś zadanie zrobić, ale dobra, może już w następnym odcinku. Chyba, że popłyniemy na wyspę zaraz tutaj, tą drugą, tam gdzie jest ten kamieniołom. I zadanie kłopoty w kamieniołomie. Chuja, wysoko. Oj, 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 cała mapa się tutaj powinna odkryć. Ale jaja, patrzcie tu, taki mamy skarb. Samorodek. Na tej wyspie powiem wam, że było sporo tych samorodków, ze 4 albo 5 nawet. Dobra, i płyniemy na tą wyspę, właśnie tam. Tamtą. Przeniesiemy się szybką podróżą. Tu jeszcze mam jakieś dwie małe wysepki, no ale chyba... Chociaż zazwyczaj na nich zawsze coś jest, ale nie mniejsza z tym. Popłyniemy tam, bo tu mamy wszystko chyba zrobione. Z tego co widzę. Życzliwość zabijania, plagi rekinne, rozrywki, tylko spróbuj z... Okej, okay, jakieś takie pseudo-misje. Tych misji nie robimy. Aha, Fenix. Oligarcha z wyspa Naxos. Wiecie co, muszę się tutaj przenieść. Na statek. Mamy, zdobyłem tutaj kilka tych. A czekajcie, te tabliczki tutaj zrobiłem? Bo tu, tu była warownia chyba. A, warownia tu jeszcze jest. Wróć. No tutaj jeszcze kupę roboty mamy, kurczę. Dobra, odcinek już cały zajęty. Warownię chcę też robić, oczyszczać, bo... O, widzicie, gra daje fan. Poza tym mamy tutaj zadanie. Możemy sobie jakieś skarby znaleźć. A to też mamy odkryte. Dobra. Ruszamy tam. Mamy drugi poziom już. Okej. I should try to stay out of sight. Ah!
A, jest tam. Widzicie, jest tam ten alarm. Nie wiem, czy mnie zobaczą teraz, czy nie. Ale można... Fajnie, można z linki zjechać. Kapitana bym sobie zostawił na później. O, tu mam jakiś skarb. Kurwa, zobaczyli mnie. Szlak by to trafił. Ajajajajaj. On idzie alarm, ale dobra. Przyzwać. Ale mam tą umiejętność, widzicie, bitą na drugi poziom. No, ściągnij mu tą tarczę. Kurwa mać. Chyba poradziłem sobie z nimi, ale było ciężko. Ale lutu, kurwa, 700 drach masz. Patrzcie, tego się nie da zebrać. Ale pewnie. Chociaż nie, czekajcie, tu się coś... A nie, podnieść to jest. Ojojoj, ten idzie z... na jeźdźca znowu. Zabijmy tego, to oni będą mnie ścigać. Tropicie łowca nagród. O kurwa mać. Niestety musiałem wszystko powtórzyć, więc... Troszkę pograłem tutaj, czytujemy w jakimś tam miejscu, nie wiem. Więc tu też jeszcze czeka nas chyba trochę walki. Aha, tutaj mamy ten, to co sobie od razu zróbmy. No szkoda, szkoda, że przegrałem tam. Zup skarbiec ponis, proszę bardzo. Wpadło nam tutaj coś ciekawego chyba. To jest słabe, to jest słabe, to jest słabe. Kurczę, wszystko słabe. Aha, bo tu mamy 4% do wszystkich obrażeń i 11% dla wojownika. 10% odporności na żywioły. Dobra. To może
Widzicie, zapomniałem tutaj jeszcze tego zrobić. Muszę to drugi raz zrobić. Aby ktoś miał jakiś pomysł głupi. Widzicie, tam idzie kolejny. Szkoda. Jucha się leje. O, tam nie musimy chyba iść. Tu musimy zrobić te dwie rzeczy jeszcze tutaj. Zabić kapitana, zebrać ten skarb i zniszczyć te zapasy, nie? Kapitana muszę znaleźć. Cholera. Lubię w tej grze atakować z ukrycia. Głównie najwięcej to walczymy, wiadomo, ale też dużo używamy takich właśnie ataków skrzydłobójczych. O, mamy włócznie na 40 poziomie. Co jeszcze? A tu mam skarb jeden. Jeszcze zapasy muszę znaleźć i kapitana zabić. A tam są zapasy. Dobra. Alarm zapalić. Zobaczymy, czy to wybuchnie, co? Ha, ha, ha. Niezłe. Chyba jeszcze ten kapitan został do zaliczenia tego zadania. I ten kapitan sobie chyba tutaj właśnie chodzi. Tylko, że ja będę miał problem, bo mam tutaj dwóch gości. Gdzie on tam idzie? Dobra, mamy wszystko zrobione, super. I to jest warownia ukończona, dobra. Mamy chyba 10 warowni już zaliczonych. Tam jest też związany quest z tymi warowniami, więc warto to też to robić, według mnie. Wiecie co? Wsiadamy w statek i płyniemy tutaj. Tu mamy wszystko zrobione, całą wyspę. Dobra, super. Dobra, płyniemy tutaj na tą wyspę. Do portu sobie zawiniemy.
Gdzie co, może sobie jeszcze coś ulepszymy tutaj? Jakiś statek, jakąś część oszczepników. Taran, strzały. 5% punktów do obrażeń zadawane przez strzały, ok. Dobra, to byś to. Nie mamy tych już tabliczek. Tabliczki są potrzebne, tu są potrzebne tabliczki, tu też są potrzebne, tutaj nie są potrzebne tabliczki. 15 tysięcy. Ale zdzierstwo. Drewno oliwne, fajnie. A zawsze się to przyda, nie? Full power. Ale te pojedynki są naprawdę świetne. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym materiale. Żegnam się z wami. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku, w kolejnych seriach. Trzymajcie się. Hej, hej!